vlogu. Dzisiaj kosimy pszenżyto. Jedziemy właśnie na pole, które jest tam. A w poprzednim vlogu było tutaj koszone owies. Jest dzień później, godzina koło południa, lekko po. 2 sierpnia dzisiaj, piątek. No i tutaj mamy to pszenżyto w kawałku na powierzchni 4 hektarów. Tylko musimy wyjść jeszcze tam z tyłu i zmienić sobie ustawienie kombajnu do pszenżyta. Zwiększymy wiatr i otworzymy te żaluzje. Znaczy zamkniemy żaluzje, no. Bo teraz są otwarte. O, i to jest to. To jest to pszenżyto. Jakie by tam nie było, ale jest. To pole ma prawie kilometr długości, więc no tutaj raczej nie będzie sypało, bo jest rzadkie. Tam tata jedzie z przyczepą z tyłu. Tam dalej, dalej. Dobra, to najpierw te żaluzje zmieńmy. Zamknijmy je. Jak to się tutaj robi? A no tak, tutaj to trzeba otworzyć. O. Dobra, i mamy dostęp do sit. No i widzicie, bądź nie widzicie, ale są otwarte, więc zamykamy. Ja to zamknąłem. O, i dwa ząbki uchylam. Dobra, tyle. Niech będzie. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Jeżeli będą leciały kłosy, to najwyżej będzie można jeszcze te dwa ząbki zamknąć. No i teraz wiatr, tylko włączę mocarnię, żeby to zmienić. A jeszcze ten łańcuch. Znowu tym preparatem trzeba psiknąć na niego. No i wiatru trzeba tutaj dołożyć sporo. Przesmarowałem dzisiaj ten kombajn. Dobra, tu jest prawie na maksa już. Powinno być dobrze. To startujemy, zobaczymy, jak to będzie leciało. Godzina 12:20 dokładnie.
zapalone do końca te żaluzje, bo włosy lecą. Zamknąć do końca, nawet o te dwa ząbki jeszcze, i ewentualnie dodać jeszcze wiatru, to chyba jest prawie że na maksa. Thank you.
to ja się teraz wysypę i szyn. Widzimy się zaraz.
jakieś resztki zostały. Mało sypało, mało sypnęło, no ale niech tam będzie. Także to tyle z vlogów żniwnych. Więcej już nie będzie, no bo już jest wszystko pokoszone. Ja teraz zjeżdżam do domu, trzeba przeczyścić kombajn. No i widzimy się, mam nadzieję, że za rok na kolejnych żniwach 2025. Za żniwa 2024. Dziękuję Wam, Warcentral 3, więc dzięki za uwagę i mówię do usłyszenia.